Już od dłuższego czasu my tutaj w Opolu staramy się wspierać sektor IT. Dużo o tym mówimy, ale też bardzo dużo działamy w tym aspekcie. Jeszcze kilka lat temu niewiele było dużych firm IT w Opolu. One zostały sprowadzone do nas, tak, że tak powiem brzydko, przez nasze dygresje inwestycyjne, ale część tych firm, które już tutaj istniały, poszerzają swoją działalność i cała ta branża zaczyna się mocno rozwijać. My staramy się bardzo wspomagać ten sektor w mieście, jego rozwój poprzez różne działania, między innymi w Parku Naukowo-Technologicznym powstało całe Centrum Projektowania Inżynierskiego, wielka serwerownia, najbezpieczniejsza w kraju. Współpracujemy z naszymi uczelniami, staramy się też wspomagać rozwój studiów w różnych dziedzinach związanych z informatyką, po to, żeby budować takie środowisko wspierające cały ten sektor, bo jest to sektor, który, jak Państwo obserwują, w świecie rozwija się w chwili obecnej najszybciej. Gdzieś tam zwieńczeniem tych wszystkich działań jest ciekawe bardzo wydarzenie. Ono też się wpisuje w taki ogólny trend. Państwo też słyszą o tym, że dużo się mówi o sztucznej inteligencji. Największe państwa inwestują olbrzymie pieniądze w rozwój tej sztucznej inteligencji. Stany Zjednoczone, Chiny. Jest to wielka szansa rozwojowa, ale też pewno duży niepokój i zagrożenie w dużej mierze. Dlatego my staramy się włączać w ten nurt pozytywnego wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji, wspomagania przedsiębiorców gospodarki. No i okazuje się, że jedna z większych korporacji europejskich, tutaj właśnie w Opolu, korporacji właśnie tutaj w Opolu, będzie w współpracy z nami realizowała hackathon, czyli takie zawody programistyczne w rozwiązywaniu problemów właśnie z dziedziny tej sztucznej inteligencji, wspomagającej procesy produkcyjne. Uważam, że to jest niesamowite wydarzenie i wielki dla nas zaszczyt, dlatego jako miasto, Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Wystawniczo-Kongresowe włączamy się aktywnie w to wydarzenie. Przyjadą tutaj osoby bardzo znane z tego sektora. Tutaj więcej na pewno Pan Dyrektor opowie. Natomiast będziemy chcieli przyciągnąć też drużyny, które tutaj będą walczyć o nagrody w tym konkursie już w kwietniu. Pan Prezydent powiedział, że stawiamy na IT w Opolu, natomiast i działamy w tym zakresie. I to jest sedno specjalizacji, którą jedną ze specjalizacji, którą prowadzi park. Chciałem powiedzieć, że jako naukowiec Politechniki Opolskiej, gdyby nie działania podjęte w zakresie wcześniej Uniwersytetu Polskiego, Politechniki Opolskiej, organizacji Piaskodu, pierwszego hackathonu programistycznego w Opolu, gdzie było organizowane w CWK, okazało się, że ta przestrzeń i te młode osoby kreatywne bardzo fajne wymyśliły pomysły i się rozwinęły. Natomiast ja tak postaram się powrócić troszeczkę wstecz ze swojej działalności naukowej. W 2006 roku pisałem pierwsze artykuły w zakresie sztucznej inteligencji na uczelni, gdzie prezentowałem na konferencjach, mówili do mnie: chłopaku, na tym daleko nie zajedziesz. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że teraz świat stoi przed takim wyzwaniem, nie czy nie zajedzie, no jak ją wykorzystać. My stoimy przed wyzwaniem nie tylko sztucznej inteligencji, ale tak zwanego cyberprzemysłu, a więc coś dalej niż przemysłu 4.0. My mówimy o procesie pisania specjalnych praw, współpracy człowieka z maszynami. Są na świecie cztery filozofie współdziałania, jak człowiek będzie współpracował z maszyną. Natomiast gdy nie będziemy organizować, gdy nie będziemy się otwierać właśnie na nowe umysły, na nowe pomysły w zakresie obróbki danych, w zakresie programowania tego przemysłu,
to nie zrobimy kroku naprzód. I cieszę się, że zarówno Opole zostało dostrzeżone parę ogólnie przez firmę daną w zakresie realizacji takiego przedsięwzięcia, bo to jest pierwsze przedsięwzięcie w Opolu, a nawet bym powiedział w tej części Polski, dedykowane dla konkretnego rozwiązania na życzenie przemysłu. I to jest bardzo budujące, że firma daną chce zorganizować taki hackathon programistyczny i wybrała Opole, ale organizowała również w Paryżu, będzie organizowała w innych miejscach na świecie. I to nie jest tak, że to tylko my lokalnie organizujemy wielki maraton programistyczny. Bo dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie, gdzie my dajemy szansę młodym osobom na rozwój. Natomiast mówiąc dalej o tym wydarzeniu, możemy powiedzieć, że w tym maratonie będą wysocy specjaliści z Europy, jako mentorzy tego przedsięwzięcia. I jednym z tych mentorów będzie też osoba powołana z Opola, więc człowiek, który organizuje swoją działalność w parku, a więc Adrian Heide, ale myślę, że tu koledzy powiedzą więcej o tym przedsięwzięciu. Dziękuję bardzo. Maratonu to globalna informacja. Tak naprawdę, jak żadna inna, czuję, że przemysł 4.0 to jest coś, co jest przyszłością. W naszej strategii długofalowej pojawia się już sporo konkretnych działań związanych z przejściem i z transformacją do przemysłu 4.0, między innymi wykorzystanie tych najnowszych osiągnięć z obszaru sztucznej inteligencji, z obszaru analityki dużych zbiorów danych. Tak naprawdę ta impreza, hackathon, to jest fantastyczna okazja do tego, żeby skojarzyć środowiska z jednej strony naukowe, które są zainteresowane komercjalizacją nauki, z drugiej strony biznes, czyli nas, którzy mamy pewne oczekiwania w stosunku do rozwiązywania problemów realnych, problemów daną. I z drugiej strony, i z trzeciej strony właściwie, połączenie tego z infrastrukturą i z ekosystemem startupów, ponieważ jesteśmy przekonani, że wynikiem tego hackathonu będzie to, że przede wszystkim wyłonimy wspaniałe talenty deweloperów, którzy mamy nadzieję, że albo w daną, albo przy pomocy parku technologicznego staną się dojrzałymi na tyle, żeby gdzieś zaistnieć na rynku. Dano daje taką możliwość. Proszę pamiętać, że to firma globalna i tak naprawdę to, co możemy zapoczątkować tutaj w Opolu, jesteśmy w stanie przenieść dalej na świat. Ja pamiętam, przypominam sobie moją pierwszą rozmowę z moim szefostwem, żeby przekonać, że Opole i Polska to jest świetne miejsce na to, żeby właśnie spróbować takich sił. Ponieważ Dano jako taki też eksperymentuje. To jest jedna z pierwszych imprez, które się odbywają w tej części Europy. Udało mi się przekonać moje szefostwo, pokazując, jaką siłą są polscy deweloperzy. Według rankingu, według specyfikacji, to tak naprawdę jest trzecia na świecie siła, jeżeli chodzi o wartość umysłową, jeżeli chodzi o IT. Także to jesteśmy wszyscy spokojni o jakby rezultat tego hackathonu. I zawsze jest tak, że taka wielka impreza międzynarodowa jest wielka wielkością ludzi, którzy będą brali w nim udział. Tutaj już moi poprzednicy powiedzieli, że to będzie impreza międzynarodowa i będą na niej mogą to być gwiazdy, to są, że gwiazdy, czy celebryci, którzy ze świata nauki będziemy mieli szansę współpracować, czy właściwie rozpoczęliśmy współpracę z doktorem Gregorio Pereiro. To jest postać bardzo znana w świadku sztucznej inteligencji i analizy danych. Człowiek, który odpowiada za kilka wspaniałych osiągnięć w obszarze analizy języka naturalnego, między innymi. Będziemy mieli szansę spotkać się tam na żywo z jednym z naszych czołowych data scientists, czyli naukowców zajmujących się danymi, ponieważ przyjdzie do nas Martin van der Hegel z naszego oddziału w Utrechcie. Będziemy tutaj też mieli wsparcie lokalnych ekspertów. Naprawdę bardzo polecam tą imprezę, także myślę, że to jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby rozpocząć tą akcję marketingową, medialną wokół tego wydarzenia, bo to jest coś, co, na czym też nam zależy, żeby to było dosyć dobrze rozpropagowane tutaj w lokalnych mediach. Także Państwa rola jest też ogromna tutaj. CWK jest niejako naturalnym miejscem, można by powiedzieć, na organizację tego typu wydarzeń. Już wcześniej, jak wspomniał profesor, były. No, nasza infrastruktura i nasze wyposażenie oraz przestrzeń pozwalają bardzo dobrze zorganizować tego typu wydarzenia. Co więcej, no, nie mamy ograniczeń, można powiedzieć, na frekwencji, to jesteśmy dość otwarci i myślę, że nasza nagroda, o której było wspomniane, która wiąże się z wygraną w takim hackathonie, też przyciągnie spore rzesze zainteresowanych.
No co więcej, trzeba wspomnieć o tym, że rolą CWK też jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców biznesu i tutaj no, ten hackathon jak żaden inny wpisuje się w to, by rozwiązać realny problem, przed którym gdzieś tam, czy też rozwiązać jakieś zagadnienia i wesprzeć tutaj firmę Nano. No liczymy na to, że całe to wydarzenie właśnie temu posłuży i zakończy, jak zresztą wspomniał dyrektor, zakończy się sukcesem.